Ponieważ on może zrobić to, co chce. On ci powie: kupuję, więc jestem. On powie ci, że posiada siłę nabywczą, ponieważ ma pieniądze w twojej kieszeni. Będziesz doświadczał mocy, idąc do supermarketu. Wiele supermarketów przekształciło się w świątynię. Idziesz tam i czujesz moc, bo uczestniczysz w kulcie mamony. Ale mamona jest demonem. Jeżeli zwrócimy uwagę na naukę Jezusa dotyczącą demonów, to można powiedzieć, że one są jak szczury. Możesz je przepędzić i one pójdą, odejdą, ale one żyją dzięki brudom. Jeżeli nie posprzątasz, to w pewnym momencie szczury powrócą. Problem z demonami to nie same demony, ale brud. Powód, dla którego one zajmują swoje miejsce. Podobnie jest z mamoną. Problemem jest to, że chrześcijanie dostosowali swój styl życia do materialistycznego sposobu myślenia, wskutek czego stali się bezbronni wobec mamony i dlatego ich styl życia, ich przesłanie jest tak pozbawione mocy w świecie rządzonym przez mamonę. Przypatrzmy się teraz ekonomicznym aspektom systemu, które Bóg przyniósł na ten świat, ale najpierw podam wam pewną małą informację statystyczną, która mnie zainteresowała i uważam, że jest ona znacząca. Jest taki człowiek, nazywa się profesor David Barrett. On mierzy wszystko, co ma jakikolwiek związek z misjami. Nazywa się go profesorem misjometryki. I on zbadał system przychodów chrześcijan. Badając to, stwierdził, że dochody wszystkich chrześcijan na świecie to około 270 miliardów dolarów rocznie. Zaś w tym samym okresie dochód wszystkich organizacji misyjnych na całym świecie to około 18 miliardów dolarów. To są dane za rok 2003. I on zbadał, że w tym samym czasie suma wszystkich kradzieży i defraudacji w systemie finansowym Kościoła to 19 miliardów dolarów. A zatem w skali globalnej suma kradzieży i defraudacji z kasy Kościoła jest większa niż wydatki na misje. Większa niż dochód wszystkich misji na całym świecie. Czyż nie jest to przynajmniej interesujące? Przewiduje się, że ta kwota wzrośnie z 19 miliardów do 60 bądź 65 miliardów około roku 2020 bądź 2025. Mamy zatem ogromny problem. Kościół kradnie pieniądze z Kościoła i sądzę, że potrzebujemy na nowo sytuacji w rodzaju tej z Ananiaszem i Safirą, która wstrząsnęłaby Kościołem i zawróciła go z powrotem do rzeczywistości, która uświadomiłaby nam, że żyjemy w systemie ekonomicznym, który nie ma nic wspólnego z królestwem. Natomiast ma dużo wspólnego z mamoną i Babilonem. Chrześcijanie polegają na tych samych rzeczach, na których polegają niechrześcijanie. Chrześcijanie, którzy chcą być bogaci, słyszą historię o Jezusie i Piotrze i myślą: chciałbym takiego Jezusa jako członka mojego zespołu, tak abym mógł się wzbogacić, abym mógł złowić tak wiele ryb, jak złowił Piotr. Chodzi tutaj wyłącznie o mnie, o tym, jak zbudować swój wpływ, jak wykorzystać Boga jako sługę w dziedzinie finansów. On nie jest kimś takim. Przypatrzmy się systemom ekonomicznym, które znajdujemy w Biblii. Przypatrzmy się trzem rzeczom. Po pierwsze, aspekt powstania. Uważam, że jest on ważny, ponieważ on definiuje nam sytuację prawną w Królestwie. Bóg stworzył świat i dlatego jest on jego własnością. Kropka. Jeżeli ty i ja uświadomimy sobie, że żyjemy na świecie, który nie jest nasz, to będziemy się inaczej zachowywać. Czyż nie jest to ważne? Inaczej postępujesz z rzeczami, które należą do innych ludzi, niż z rzeczami, które uważasz za własne. Ten świat do nas nie należy. Po drugie, Bóg powierzył ogród Adamowi i Ewie na oznaczony czas. Dał im prawo dzierżawy, prawo zbierania żniwa i korzystania z wody. To uczyniło ich bogatymi z powodu zawartej w ziarnie mocy pomnażania. Ale to nie koniec historii. Przyszedł diabeł i spowodował, że uwierzyli jemu bardziej niż Bogu. W rezultacie diabeł zajął miejsce Adama i Ewy, ukradł im ich prawa. W rezultacie Bóg jest nadal właścicielem wszystkiego, ale dzierżawcą ziemi nie są już Adam i Ewa. Miejsce to zajął diabeł, a Adam i Ewa zeszli na trzecie miejsce. Mówię o tym dlatego, że gdy Jezus rozmawiał z Lucyferem na górze, to jest w 4 rozdziale Łukasza, diabeł powiedział wówczas: wszystkie te królestwa zostały mi przekazane, a Jezus temu nie zaprzeczył.
Diabeł idzie dalej i mówi, daję je komu chcę. To znaczy, że to nie Bóg dzisiaj dystrybuuje prawa do ziemi. Biblia mówi, że cały świat leży dzisiaj w mocy złego. Diabeł ma moc rozdzielać prawa do ziemi i dawać je ludziom, których lubi. A to zazwyczaj są źli ludzie. Możesz się zastanawiać, dlaczego na świecie źli ludzie się bogacą? Dlaczego źli ludzie, dyktatorzy, mafiozi, mają tyle dobra? Oraz dlaczego dobrzy ludzie nie mają nic? Dlatego, że obozujemy w świecie, w którym prawa do ziemi zostały przekazane diabłu. Ale jest punkt drugi i on zaczyna się wraz z Abrahamem, który był oczywiście człowiekiem, który kochał Boga i podążał za Bogiem. Poświęcił Bogu swego własnego syna, znacie tę historię. I Bóg powiedział mu, ponieważ to zrobiłeś, ponieważ nie zawahałeś się oddać swego własnego syna, ja oddam ci narody. I dam ci ziemię w dziedzictwo. I to jest Izrael, znacie tę historię. Bóg dał im skrawek ziemi w Kanaanie, ale oni nie zajęli go od tak po prostu. Musieli pójść i walczyć o niego. Musieli odbić go diabłu, wypędzając ludzi, którzy tam przebywali. I aż do dziś ten kawałek ziemi jest przedmiotem sporów, ponieważ diabeł i jego demony są wściekłe z tego powodu. One są rozwścieczone tym, jak Bóg śmiał dać ziemię, do której one mają tytuł komuś innemu. A Bóg odpowiada, ponieważ on zasłużył. Ponieważ zademonstrował wyrzeczenie się siebie i poddanie się Bogu nieba. Już nie chodzi o niego, ale o mnie. Czy widzicie to? Bóg mówi, ponieważ on to zrobił, to ja dam mu ziemię, czy wam demony się to podoba, czy nie. I ta zasada jest ważna aż do dziś. Przychodzi Izrael, w końcu mieszkają w swojej ziemi. Kiedy czytacie Stary Testament, to widać tam, że Bóg dał Izraelitom wspaniały system ekonomiczny. To jest system, którego istotą jest to, że jeśli jesteś posłuszny, to mniej pracujesz, a więcej zarabiasz. Mniej czasu spędzasz pracując, szabat, jubileusz i te sprawy, pozwalasz, aby ziemia odpoczęła. W każdym roku było 90 dni przeznaczonych wyłącznie na świętowanie. Do tego dochodzi podróż do Jerozolimy. Wtedy nie było tam autostrady i do dziś jej nie ma. To była kultura, w której mnóstwo czasu pochłaniały święta. Świętowanie jest drogie, kosztuje pieniądze. Ale Bóg zaprojektował to w taki sposób, że w Izraelu system podatkowy, system dawania, system zbioru był tak dobry, że oni byli wyjątkowi na całej planecie. I cały świat patrzył na nich z podziwem i zadawał sobie pytanie, w jaki sposób ci ludzie, którzy boją się Boga, pracują mniej i oni powinni być biedniejsi niż my, ale w rzeczywistości są bogatsi. Dlaczego? Ponieważ sam Bóg był w to zaangażowany. On powiedział, jeśli okażecie posłuszeństwo moim przykazaniom, to ja was pobłogosławię. Ześlę wam swój deszcz i nie będzie pośród was biednych. Nie będzie wśród was chorób egipskich. To jest zasada Goshen. Będziecie samowystarczalni, tak byśmy to dzisiaj nazwali. Stale będą płynąć do was mleko i miód. To był niesamowicie mądry system. Zdumiewające jest jednak to, że Izraelici nie okazali posłuszeństwa temu systemowi. Chcieli wiedzieć lepiej niż Bóg, działać po swojemu i skończyli w Babilonie. Wreszcie Bóg podejmuje trzecią próbę w dziedzinie ekonomii. Przychodzi Jezus i On ustanawia nowe królestwo, nową rzeczywistość polityczną i przynosi nowy system ekonomiczny, tak rewolucyjny, że komunizm ani kapitalizm nie mogą się z nim równać. Jezus nie przyniósł ani komunizmu, ani kapitalizmu, ale przyniósł coś, co nazywam komenizmem, czyli wspólnotą. Oni mieli wszystko wspólne. To jest jak zasiadanie przy jednym stole z miliarderem. Dzielimy się wszystkim, co mamy, ponieważ rozumiemy jedną rzecz. Jeżeli Bóg wykupił nas krwią Jezusa, abyśmy stali się członkami Królestwa Bożego, to wszystko, co On kupuje, należy wyłącznie do Niego. Należymy do Niego całkowicie. Jeżeli tak jest, to nie możemy dać Mu pieniędzy, ponieważ On już je ma. Jeżeli żyjemy ze świadomością, że Bóg nas kupił i całkowicie do Niego należymy, to pomysł, żeby Mu coś dać, zakrawa na żart.
Koncepcja dziesięciny, jaką wyznaje wielu chrześcijan, jest dość zabawna, bo nawet w Starym Testamencie nie znajdujesz takiej koncepcji, że powinieneś dać 10%. Tam są co najmniej trzy systemy dziesięciny, a jeśli dokładniej się przypatrzysz, to cztery. Jeżeli chcesz żyć według Starego Testamentu, to składaj dziesięcinę cztery razy, a do tego obrzesz się i miej swego własnego lewitę. Jeśli chcesz tego przestrzegać, to rób wszystko. W Nowym Testamencie nie chodzi o to, co mamy dać Bogu, ale o to, co możemy zatrzymać dla siebie. For ourselves. After we